raz. Sto i raz. Sto i raz. Cześć, to Zabawy Mistrzów. Dzisiaj mam dla was mega wiadomość, dlatego że w zeszłym tygodniu na kanale Disney Channel miała miejsce premiera serialu, który jest znany już na świecie i wyczekiwany w Polsce. Jest to Ulica Dalmatyńczyków 101. Nowy serial, a w nim 101 rozbrykanych czworonogów. Cała akcja dzieje się we współczesnym Londynie i gdy rodziców nie ma, to dzieciaki zajmują się domem, ale i też łobuzują. Co ciekawe, wszystkie imiona szczeniaków zaczynają się na literę D. Szczeniaki mają różne przygody i prowadzą ciekawe i zabawne dialogi. Oczywiście są przesłodkie. Tak, no jest to, ten serial jest takim nawiązaniem do bajek i filmów z lat mojej młodości. Czyli 90. Tak, były to lata 90. No i teraz mamy taką odświeżoną, fajną, śmieszną, zabawną wersję tych przygód. I z tej okazji, z okazji premiery pokażę wam dwa super psy, ale najpierw zaproszę mojego ulubionego pieska. Uwaga! O! Ktoś tutaj przyszedł. A, to ty, mój ulubiony piesek! Czy ty znasz serial Ulica Dalmatyńczyków 101? Tak, gdy to oglądałem. Oglądałeś piesku? I co ci się najbardziej podoba w tej bajce? No one są śmieszne! No dlaczego? A dlaczego są śmieszne? Co takiego śmiesznego robią? No tak się wygłupiają, bo tak wybiegają, no i na jednego pieska tak spadło błoto. Błoto spadło na pieska jednego, tak? I co oni robią? Oni siedzą w domu? Tylko w domu siedzą? Tak. Chyba wychodzą też. Tak, wychodzą też. Ogólnie cały serial jest od poniedziałku do piątku. Czyli można powiedzieć od poniedziałku do piątku, 5 dni w tygodniu. O 16 i o 18 na kanale Disney Channel. Czyli dwa razy w ciągu dnia macie przyjemność właśnie oglądania tych odcinków. Czyli teraz przenosimy się do piesków prawdziwych. Was zapraszamy na serial. Oto Dylan i Dolly. Gdy mama i tata są w pracy, muszą opiekować się 97 braćmi i siostrami. Dołącz do zabawnej rodzinki czworonogów z ulicy Dalmatyńczyków 101. Najnowszy serial w Disney Channel. Także zapraszam was na serial i jeszcze obserwujcie nasz kanał, czyli wciśnijcie czerwony guzik i komentujcie.